Leszek Chwetczuk, wójt Janowa Podlaskiego, gminy Janów Podlaski. Panie wójcie, witamy u pana w gminie. No i może zacznę od tego, że Janów Podlaski to przecież małe miasteczko, a małe miasteczko to przecież ulice, ulice, parki, place. Tych ulic jest sporo w Janowie Podlaskim, z tego co pamiętam około 40 czy nawet 50. Jesteśmy na dwóch z nich w tym momencie, ulica Łosowicza i Cicha. I właśnie co widzimy w tle? Budowę dróg, tylko właśnie na czym to polega, ile to kosztuje, czy było to potrzebne, no i co w planach? Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak wiemy, podstawą właściwego funkcjonowania w miejscowości jest dobra droga. Dojazd to jest chyba najważniejszy element w naszym życiu i doświadczamy tego, wybudowaliśmy niedawno, oddaliśmy do użycia kilka dróg, ulic, przepraszam, gdzie jeszcze były wolne działki. Te działki w tej chwili się bardzo dobrze sprzedają, a więc widzimy, jaka jest potrzeba. Mowa Opolnej. Mowa Opolnej, dokładnie. W tej chwili stoimy, za nami mamy ulicę Łosowicza i Cichą, jest to dwie ulice o łącznej długości 718 metrów, połączone jeszcze łącznikiem od strony cmentarza, więc spinający już ten cały kompleks. Tu oczywiście są to ulice, które będą wykonane w technologii koska-brukowa z przebudową, z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowa instalacji elektrycznych, linii energetycznej i linii telefonicznej. Koszt inwestycji 1 920 000, więc będzie to inwestycja, która rzeczywiście poprawi warunki życia osób w tej części. Tutaj tak się składa, że to już ostatnie dwie ulice z tej strony Janowa Podlaskiego i myślę, że już mieszkańcy będą zadowoleni, bo w tej, szczególnie na tej ulicy, przy której stoimy, no tutaj nawierzchnia była, sporo gliny zawierała, stąd też było to rzeczywiście uciążliwe dla mieszkańców, ale myślę, że po wykonaniu tej nawierzchni, a ma być to miejsce czas do końca sierpnia, więc jeszcze troszeczkę czasu mamy. Myślę, że mieszkańcy, co prawda z trudem, ale wytrzymają ten czas do końca, bo jest to jednak mimo wszystko ograniczenie dojazdu do nieruchomości, ale po zakończeniu będą na pewno zadowoleni z tej inwestycji, bo na pewno to poprawi tutaj standard życia. Dajmy do tego, że te ulice położone są, tak jak pan wójt wspomniał, na jednym z osiedli w Janowie Podlaskim. Osiedlu, które jest praktycznie gotowe już w tym momencie. Tutaj działek, no chyba jak igłę w stogu ściana można by w tym momencie szukać. A też warto wspomnieć, że przecież te ulice i to osiedle niedaleko janowskiego zbiornika wodnego. Tak, rzeczywiście położenie jest piękne tego osiedla, bo mamy piękne tutaj tereny, szczególnie z ulicy Cichej widać tą dolinkę, widać też, no że nie bezpośrednio, ale niedalekie odległości mamy zalew, także są to miejsca, gdzie mieszka się bardzo sympatycznie i myślę, że ta infrastruktura tylko poprawi to, a rzeczywiście tych działek wolnych to można policzyć z palcem, no nie wiem, czy nawet tak się zmieszcza, więc niewiele tutaj już wolnych miejsca, ale to tym bardziej należało to zrobić, bo skoro tu mieszkają ludzie, a to poprawia. Co prawda na ulicy Cichej tam mam jeszcze, znaczy pojawiły się w tej chwili działki. Myślę, że ta druga strona szybko zostanie zabudowana, bo to właśnie droga jest takim czynnikiem, który też w dużej mierze decyduje o tym, że czy kupimy tam działkę, czy nie. A widok stąd jest naprawdę piękny.